Państwu. Mam przyjemność przywitać dzisiaj Państwa na organizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich w ramach inicjatywy Centrum Klucz konferencji Żebrak versus Przedsiębiorca. W naszych codziennych działaniach Centrum Klucz łączymy świat sektora społecznego z biznesem, wdrażając w życie ideę być i mieć. Jedna z moich parafianek podeszła do mnie i powiedziała: wiesz co, ja cię myślałem takie szkolenie z coachingu, ale ja pewnie nie potrzebuję, myślę, że świetne rady, dziękuję. No właśnie dlatego. Moim marzeniem jest uzyskać taki stan, w którym ten kawałek tortu, którym są problemy miasta, jest podzielony pomiędzy firmy i po prostu wszyscy się angażują w to, żeby te problemy razem rozwiązywać. Kluczową kwestią we współpracy z biznesem jest pasja, czyli że w ogóle chcemy coś zrobić. To jest ważna wskazówka, że wcale nie musimy tylko i wyłącznie prosić o dary finansowe. Możemy również pomyśleć o wkładzie rzeczowym, jak również o wkładzie merytorycznym. Mało kto mówi o współpracy z biznesem polegającej na tym, że trzeba czytać książki, które są napisane przez biznes. I zaręczam Państwa, że jakbym wszedł do Państwa organizacji jako konsultant zewnętrzny, w 99% zauważył, że Państwo jesteście gotowani w swoich organizacjach i nie widzicie już mnóstwa rzeczy, które są ważne, żebyście osiągali lepsze rezultaty, żebyście wykonywali zmiany społeczne, żebyście tę pasję faktycznie realizowali i osiągali swoje cele. I zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo jak najmniej uczestniczyli w wydarzeniach, które są organizowane przez trzeci sektor. Okazuje się, że pomimo ryzyka, które rzeczywiście firmy zauważają we współpracy z trzecim sektorem, to po wczesnej weryfikacji tejże organizacji, z którą powiedzmy chciałyby nawiązać współpracę, one w tą współpracę wchodzą. W każdym rodzaju wspólnych działań bardziej wartościową formą współpracy jest teraz dla tych dużych przedsiębiorstw współpraca długofalowa. Ja bym bardzo polecał organizacjom pozarządowym kulturę organizacji, która jest nastawiona na zmianę. Wszystkie osoby w zespole u nas dostają zasady i wytyczne do każdego miesiąca z osobna. Nie ma czegoś takiego, że mamy generalnie stworzone zasady, które istnieją od teraz do przez najbliższych 12 miesięcy. Wszystkie rzeczy są cały czas elastycznie dopasowywane do sytuacji. Jeżeli chcemy wejść na drogę zmian, to musimy rozburzyć to, co jest. Żeby być wcale nie oznacza zmianę swojej wizji, powołania, czy zmianę celu, dla którego jesteśmy, tego wpływu, który chcemy mieć. Bądź gotowy do tego, żeby wprowadzić zmianę i powiedzieć: ok, to działało przez te kilka lat, to może warto sprawdzić inną opcję, zaryzykować i zrobić coś szalonego albo innowacyjnego.